PiS analizuje przyczyny wyborczej porażki. Zgubiła nas buta i arogancja, usłyszała w obozie Zjednoczonej Prawicy Agata Kondzińska. No i oczywiście o tym, że zgubiła ich buta i arogancja, to jest odkrycie polityków PiSu na miarę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Ale cytuję tekst. Nasi rozmówcy z PiSu w większości są zgodni w jednym. Wizja utraty władzy zaczęła się wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Straciliśmy wtedy umiarkowanych konserwatystów, mówi anonimowo jeden z rozmówców Agaty Kondzińskiej, a przede wszystkim obudziła się wtedy ta część społeczeństwa dotąd obojętna na działania władzy. Przypomina też ów rozmówca manifestacje na ulicach miast, czarne marsze, protesty. Władza weszła do domów obywateli, obudzili się, bo to ich osobiście dotknęło. Czynnik osobisty jest bardzo silny w polityce, dodaje. PiS zaskoczyła też frekwencja wyborcza. Ponad 74% z nas uprawnionych do głosowania zagłosowało. Zgubiła nas nasza buta i arogancja, a zmiotła fala ludzi, którzy chcieli za to pogonić PiS. Nikt nie przewidział takiej mobilizacji. PiS dopiero teraz przyznaje w nieoficjalnych rozmowach, że w robionych przez sztab sondażach tąpnięcie nastąpiło po ujawnieniu afery wizowej. Wtedy, kiedy ta sprawa stała się medialna, politycy PiSu przekonywali, że afera wizowa zmusiła ich do tłumaczeń, dała opozycji tlen, ale że nie wybrzmi tak, by wpłynąć na wynik wyborów. Teraz mówią inaczej. Opozycji udał się przekaz, że jesteśmy hipokrytami. Tu robimy referendum w sprawie imigrantów, a na zapleczu kwitnie handel wizami, opowiada polityk Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzi, że sprawa wiz wpłynęła też na młodych wyborców. Trafiła do społeczeństwa, a nawet multiplikowała opowieść o strefie Schengen, powrotach kontroli na granicach. To spowodowało, że młodzi się ruszyli. No, w PiSie teraz ewidentnie taka sytuacja jak z Kubusia Puchatka. Kiedy pytają cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.